Siemano, witajcie z tej strony Łaptojbra. Jak widzicie, jestem na górze, zmęczony, zdyszany. No i to właśnie jest strzelanie z łuku, część trzecia. Jakoś tym patykiem spróbuję po prostu, żeby komórka jakoś stała, nie wiem, tak jakoś położę. Ale jak widzicie, to już mam tutaj strzały, więc już zaraz zaczynamy. Muszę jeszcze ustawić i zaczynamy, ale tu jest naprawdę zimno, nie dość, że jest i tak na podwórku zimno na dworzu, to jeszcze tutaj, wiecie, jest góra i tu bardziej wiatr jakby wieje. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, ale aż takiego mocnego wiatru nie ma, więc no. Więc dobra, tutaj będziemy gdzieś się robić, właśnie ustawimy, tutaj mamy patyka i tutaj gdzieś będziemy ustawiać, to widzimy się zaraz. Dobra, jak widzicie, ustawiłem kamerę. Mam nadzieję, że widzicie mnie. Splątać. Właśnie. No dobra, już. Chyba mnie widzicie. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Mam taką nadzieję. Dawno już tego nie widzieliście, właśnie, ale strzelamy, więc dobra, chyba mnie widzicie, więc strzelamy, poszła, idziemy. Przez chwilę nie widziałem kamery. Dobra. Teraz tego. Na razie tylko jedno wykorzystuję. Bo niby po co mi więcej, więc no. Dobra, idziemy dalej. Tutaj ogólnie to dziki jakoś poryły. Tutaj dziury są. Więc no. W sumie nie jest skąd strzelać. Chyba mnie widzicie. Już trochę brązowa się zrobiła. Dobra. Raz, dwa, trzy i... W tamtej stronie wiatr wieje. Dobra, zaraz będziemy się zwijać, moi drodzy, bo seria tu jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Mam nadzieję, że nic nie macie przeciwko. Mam nadzieję, że nic nie macie przeciwko, że zaraz będziemy się zwijać, bo naprawdę jest dosyć zimno. Ale chyba tutaj mnie powinniście dobrze widzieć, nie? Mam nadzieję, ja tak. Dobra. O kurde. Tak. Tak się strzela. Tak się strzela. Jum. Wiatrem leci to. Ogółem powiem wam, że ogółem to z wiatrem leci. Więc o, tutaj właśnie jest. Trudno, jak na wieżę będzie trochę ucięta głowa, to trudno, no. Tutaj piękny jest widok. Piękny widok tutaj jest, moi drodzy. Dobra. Strzel mi jeszcze jakoś. O kurde, w drut poleciało. Wiecie co? Moim zdaniem możemy takie coś zrobić,
że z tej góry będziemy zjeżdżać też sankami, ale też możemy zrobić jako taki specjalny odcinek, że jakby jest tutaj taka bitwa. Więc też możemy specjalny odcinek jakby zrobić, nie? Specjalny odcineczek. No. A teraz podziwiajcie, jak się strzela. I patrzcie. O kurde. No nie, dobra. Lekko się wywaliłem, ale chyba nic się nie stało. Tak i bum. Trochę poleciała. Siema. Chyba już będziemy, moi drodzy, kończyć. Kurczę. Nie chcę wejść. Dobra. A. Czekaj. Która tu taka nie używa? No ta. Jeszcze jedna została nieużywana. Dobra. Strzelamy. Strzałeczka. Strzałeczka. Kurde. Źle to poszło. Chwilka. Popatrzcie teraz. Chwila. O i dziób. Słabo wywaliłem. Znaczy, trochę słabo to poszło. Moim zdaniem. Ale nie wiem, może za głośno dla was mówię, ale ja mówię, bo tam trochę dalej kamera. Jest. Jeszcze raz strzelimy. Zobaczymy, jak to będzie widać. Zobaczę zza kamery. Dobra i... W sumie tu za bardzo aż tak nie widać, mi się zdaje. Ale dobra. Jeszcze raz. Oj. To ja teraz nie wiem, czy wy mnie widzieliście mnie. Ale raz to tak. Dobra, ostatni raz. Dobra, kurka. Boom. Dobra, kończymy. Finito. Adios. Au revoir. I tyle. Na odwrót. Kurczę. Ojejku. Ciekawe, czy mnie widzicie. Tak z ciekawości. Ale pewnie tak, albo i nie, nie wiem.
Mam taką nadzieję, że odcinek się udał i było wszystko widać, a jak nie, no to będzie trochę lipa. Ale dobra. To siemanko. Ja byłem łowca Ibra i się udaję do domu i cześć. No. To właśnie o taka ogóra, więc trochę duża, więc bo tu sankami, jak będzie śnieg, to przyjdziemy. Raz z psem tutaj przyszedłem, jak było zima. Dobra, no to cześć!